Witam serdecznie na kanale Shilo. Dzisiaj jest poniedziałek, wrzesień, praktycznie to połowa września, taka dobra połowa września 2022 rok. Chciałbym poruszyć taki temat, gdzie bardzo wiele osób może to też nurtować. Też kiedyś sobie zadawałem to pytanie, czy warto wejść w pranie tapicerki. Ja postaram się Państwu powiedzieć na chłodno, czy warto wejść właśnie w pranie tapicerki. No ja tutaj mogę głównie mówić o pranie tapicerki meblowej, nie samochodowej, bo samochodową jako taką się nie zajmuję, ale chodzi mi głównie mierze o tapicerkę meblową, ale pranie tapicerki samochodowej jakby jest rozszerzeniem usług. Zależy kto jak, po prostu kto jak chce tutaj ten swój biznes rozkręcać. Jedni bardziej skupiają się na tapicerce meblowej, bądź tylko i wyłącznie wykonują takie usługi, a inni skupiają się tylko i wyłącznie na tapicerce samochodowej. Jakby każdy z tych pomysłów jest bardzo dobry. Można to jedno, to pranie, można prać tapicerkę meblową, uzupełniając o samochodową, bądź odwrotnie, można wykonywać jedno i drugie. W zależności kto jaką ma filozofię, popis, znaczy się, można tutaj ogrom pomysłów jest i można naprawdę bardzo dużo kombinacji tutaj wykonywać. Wszystko zależy od naszej filozofii, ale czasami filozofia nie starczy i tego biznesu, tylko weryfikują to klienci, proszę Państwa. Ja kiedyś, jak wchodziłem w ten biznes, to nastawiałem się też na samochody, ale rynek zweryfikował mi to w ten sposób, że nie muszę prać samochodów, z czego się bardzo cieszę. Wystarczającą ilość klientów mam na pranie tapicerki meblowej i to jest coś, na czym się skupiam. Także bardzo się cieszę, że nie muszę uzupełniać tych swoich usług o pranie tapicerki samochodowej. Nie lubię tego, akurat ja tego nie lubię osobiście, także po prostu wolę się skupiać na meblówce. Ale wracając do tematu, po tym wstępie, czy warto wejść w pranie tapicerki meblowej i samochodowej? Chociaż samochodowa wydaje mi się, że jest teoretycznie jest to sezonowy biznes, no bo jak się nie ma jakiegoś garażu, pomieszczenia, gdzie można to wykonywać, no to mamy od takiej wczesnej jesieni do, przepraszam, od wczesnej wiosny do późnej, do jesieni, tak? Chociaż jak teraz pada deszcz, jest 10 stopni na dworze, mamy tam któryś wrzesień, no to słabo wykonywać takie usługi na dworze. Także jest to też stricte uzależnione od warunków pogodowych pranie tapicerki samochodowej. Ale skupmy się na tym temacie, czy warto wejść w pranie tapicerki. Po tych latach, które były, mówię przed tym, jeszcze przed tym, co te dwa lata się działo na świecie, to było Eldorado, jeżeli chodzi o pranie tapicerki. Można powiedzieć, że klienci dzwonili, dobijali się do takich osób, gdyż była bardzo duża prosperita na rynku i panował duży dobrobyt. Dzisiaj czasy się troszeczkę zmieniają i to dosyć mocno. Zmieniają się punkty odniesienia ludzi, co kto potrzebuje w życiu. I musimy sobie rozgraniczyć na takie usługi, i to trzeba bardzo mocno wziąć pod uwagę, czego klient potrzebuje w życiu,
stricte duży nacisk na czego potrzebuje, a bez czego się obędzie i dalej będzie żył. Czyli jeżeli klient mieszka w domu, w mieszkaniu, na pewno potrzebuje jakichś usług hydraulicznych, no bo jeżeli ma awarię, czy to z elektryką, czy z hydrauliką, on jest zmuszony wezwać tego fachowca, jeżeli sam sobie nie ogarnie tych spraw, do naprawy. Słabo będzie mu żyć z dziurą w rurze chociażby, ale klient przeżyje z brudną kanapą. I teraz tutaj są te dwa rozgraniczenia. Pranie tapicerki nie jest usługą, bez której się człowiek nie obędzie. To jest pierwsza sprawa i na to musimy sobie naprawdę wziąć do serca, musimy sobie to po prostu wziąć do serca i mieć duży nacisk przy podejmowaniu decyzji, czy faktycznie warto wejść w pranie tapicerki. Bo klient, kiedy ma do wyboru życie codzienne przy tych kosztach, on nie do końca będzie skłonny wziąć, wyprać tą kanapę. Ja przedstawiam może taki punkt, bardziej czarny scenariusz, ale zawsze wolę być troszeczkę bardziej pesymistą w pewnych sprawach, niż ten optymizm ma się wylewać, ma być hura, ale ma być ząg z tego interesu. Ja bynajmniej tak do tego podchodzę. Jeżeli chodzi o panie tapicerki meblowej, ja to widzę w ten sposób. Jeżeli ktoś mieszka w dużym mieście wojewódzkim, na ilość, gdzie wiadomo, miasta wojewódzkie są bardzo duże, raczej nie bałbym się wejść w ten interes. Nawet teraz przy tych warunkach ekonomiczno-gospodarczych, które się dzieją, no nie miałbym jakichś takich obaw, tak? Oczywiście to jest stricte uwarunkowane, też pranie od sezonu, pomimo tego, że można oczywiście prać to jesienią, zimą, wiosną, jak najbardziej, ale klient cały czas wie, i cały czas ma w głowie, że sezon na pranie jest to czas letni. I to po prostu sobie trzeba też wziąć do serca. Że jeżeli się wejdzie w pranie tapicerki jesienią i zimą, no to jest trudno. Już nie mówię o tych czasach, które w ogóle są trudne i zakręcone. I można powiedzieć, że jedni tej pracy mają naprawdę opór, drudzy mają bardzo mało. I to jest... Dzisiaj są tak... czasy bardzo zróżnicowane, bo jedni, znaczy można powiedzieć, że tego z takiego skrajnego ubóstwa w Polsce już jako tako no nie widać, tak, jest jakiś ten socjal bardzo mocno poprowadzony przez ekipę rządzącą, akurat tu się nie będę wypowiadał na tematy polityczne, ale w jakiś tam sposób ta dziura jest załatana, teoretycznie oczywiście. W praktyce sami widzimy, co się dzieje, także każdy zdrowo myślący człowiek potrafi wyciągać wnioski, do czego prowadzi to, co się dzieje no, w Polsce. Ale już nie będę się na ten temat wypowiadał. I także czas typowej takiego prania tapicerki, no, wiosenno-letni. Jesienno-zimowy czas jest to czas uśpienia. Jeżeli chodzi też o to, czy wejść warto w pranie tapicerki w danym rejonie, bardzo łatwo jest to sobie zweryfikować, czy warto i czy się chce w ogóle w to wchodzić. Wystarczy wejść na OLX-a w tym miejscu, gdzie się mieszka. Niektóre firmy podają cennik, niektóre nie podają, ale też ja tutaj na Poznaniu chociażby ostatnio sobie sprawdziłem. Pranie tapicerki meblowej, narożnik od 60, od 80 zł. No to drodzy mili, jeżeli klient wchodzi na OLX-a i widzi, że ktoś pierze narożniki, jest to napisane jak byk i wprost. Pranie narożnika 60-80 zł, a
teraz ten sam klient odezwie się gdzieś z jakiejś innej firmy i powie mu 200-250 zł, no to powie, że ten, który wykonuje usługę za 200-250 zł, no to jest kosmita. No tak trzeba po prostu wprost nazwać, no. Tak po prostu trzeba wprost nazwać, no. Inaczej tego nie można powiedzieć. I teraz sztuka jest w tym, żeby pracować godnie. No bo trzeba do tego klienta dojechać. Czyli trzeba mieć samochód, go zatankować, zapłacić też ubezpieczenie, wykonać tą usługę dobrze i rzetelnie. I trzeba też jeszcze wrócić do siebie do domu, czy do firmy. Jeżeli ktoś pokłada nadzieję w takim rejonie, gdzie te narożniki faktycznie są robione w takiej, a w takiej cenie, no to bardzo słabo to widzę, że będzie mógł się wybić z ceną o wiele większą i żeby móc godnie pracować. Poznań, jak i te inne miasta takie duże w Polsce, te ceny będą zawsze zróżnicowane, bo ktoś będzie zawsze tak pracował, nawet nie wiem jak to ująć, bo wykonywanie prania za 60 czy 80 zł narożnika, no to jest chyba tylko i wyłącznie hobbystycznie. To tacy ludzie zawsze będą, ale będą też drudzy ludzie, którzy zarabiają na firmie, bo firma jest po to, żeby zarabiać pieniądze i przynosić te pieniądze, a nie tego się nie robi hobbystycznie, to się po prostu zarabia tutaj pieniądze. I w dużych miastach, tak jak jest duża ilość firm czy osób, które zajmują się praniem, jest duża ilość klientów. I jedni będą skłonni zapłacić te 200-250 zł, a nawet i więcej za te pranie, a drudzy nie będą skłonni zapłacić. I teraz, jeżeli mieszkają Państwo w jakimś małym mieście, gdzie te koszty życia tak naprawdę są praktycznie na takim samym poziomie jak w dużych miastach, może ciut mniejsze, bo patrząc na koszty firmy, czy Iksiński z jakiejś małej miejscowości rzędu 5-10 tysięcy, a z dużego miasta Warszawa, Szczecin, Poznań czy Gdańsk, też Iksiński, to on ma takie same koszty prowadzenia firmy, paliwo kosztuje to samo. Jeżeli bierze auto w leasing, to czy w Warszawie, czy w Poznaniu, czy w Bydgoszczy, to ten leasing kosztuje mniej więcej tyle samo, czyli koszty tego życia są takie same. Są takie same. Ale klient, który ma zapłacić za usługę, no to tutaj już nie do końca to wygląda w ten sposób, że klient z dużego miasta będzie chciał zapłacić tyle samo, co klient z małego miasteczka. I to są też takie rozgraniczenia. Trzeba to po prostu przyjąć sobie na chłodno. Czy faktycznie jestem w danym miejscu i chcę to robić za taką stawkę, bo bardzo ciężko klienta dzisiaj przekonać, dlaczego ma zapłacić 100-200%, bo tak można powiedzieć, więcej za daną usługę, skoro ktoś to wykonuje taniej. I jeżeli, ja to powiem w ten sposób, jeżeli miałbym i mieszkałbym w jakimś takim małym miasteczku, szczerze powiedziawszy, ja nie wchodziłbym raczej w biznes prania tapicerki. Szukałbym pomysłu na siebie w inny sposób. Ja tak to po prostu widzę. Bo klient nie byłby mi w stanie zapłacić takich godnych pieniędzy, które ja bym chciał uzyskać dla siebie za moją pracę. Bo pranie tapicerki to nie jest, że się wchodzi do klienta, ogarnie się w 10-15 minut narożnik i się wychodzi. Naprawdę trzeba się namachać i gro klientów, do których ja idę, no to sobie po prostu nie zdawali, jaki jest ogrom pracy do wykonania przy danym meblu. Czy to jest narożnik, czy tam cokolwiek, co się pierze. Jeżeli jest małe miasteczko, na pewno i faktycznie ktoś już by chciał w to wejść, to bez dwóch zdań operacyjnie raczej pranie tapicerki meblowej trzeba połączyć z praniem tapicerki samochodowej. I teraz rodzi się kolejny problem. Problem w tym, że przez cały rok na tej usłudze jest bardzo ciężko wyżyć.
z tego względu albo będzie bardzo ciężko wyżyć, może w ten sposób to powiem, z tego względu, że koszty ogrzewania, ja nie mówię tu jakieś na lewo robienia sobie w garażu i jakichś takich rzeźbach, bo to jest rzeźba dla mnie. Ja mówię tutaj o firmie, która faktycznie do tego podchodzi, no tak jak ma być, tak? I opłaćmy sobie ogrzewanie garażu, podatek, jeżeli mam firmę prowadzącą stacjonarne w garażu, czyli podatek już od tego garażu, od nieruchomości jest też już większy, wszystkie koszty są coraz większe. I teraz pytanie, czy ten budżet będzie się spinał. Można sobie tutaj różne rzeczy rozmawiać, myśleć i w ogóle, że gadam takie jakieś rzeczy z kosmosu i w ogóle, ale proszę mi wierzyć, że troszeczkę w tym biznesie, w tym i nie tylko w tym, jestem. Niedawno miałem też telefon, rozmawiałem z kolegą. Bardzo duża firma. Właściwie to się przez chwileczkę dowiedziałem. Także pozdrawiam Cię, Tomku, jeżeli to słuchasz. Bardzo duża firma, w ogóle w całkiem innej branży. Bardzo mocna, prężna. Chciała rozwinąć skrzydła na Polskę. No, zamiary naprawdę miała bardzo, bardzo duże. Sprzęt kupiony naprawdę bardzo duże ilości, samochody, poszły leasingi w ogóle. Gdyby robili to z małej łyżki, jakoś by przeżyli. A władowali setki tysięcy złotych w sprzęt. A dowiedziałem się niedawno, że już komornik trzyma na nich łapę. I to jest bardzo firma duża, nie będę mówił z jakiej branży, działająca, no nawet w ostatnim czasie na rejonie całej Polski. Także naprawdę trzeba się mocno zastanowić i taki zbyt duży optymizm jest niewskazany dzisiaj przy prowadzeniu biznesu. Lepiej przewidywać i brać wszystko na chłodno, koszty przede wszystkim. Dobrze przemyśleć sprawę 3 razy, zastanowić się i dopiero można myśleć o wchodzeniu dzisiaj w jakikolwiek interes. Bo są takie ciężkie czasy, że dzisiaj wejście w jakikolwiek interes, gdzie człowiek ma rzucane kłody pod nogi praktycznie z każdej strony, jesteśmy obkładani coraz to nowymi podatkami, są te czasy naprawdę bardzo ciężkie. Także tak jak ja sądzę, warto wejść do pranej tapicerki w dużym mieście. W dużym mieście jest warto wejść to, ale trzeba też sobie wziąć to pod uwagę, że na pewno nie będzie tych klientów, przynajmniej na początku tej działalności, że nie będzie to 2-3 klientów, nie będą to zarobki naprawdę jakoś duże, no bo żeby rozwinąć skrzydła, a ten tort już jest w jakiś sposób podzielony i o tego klienta naprawdę trzeba się postarać, to nie będzie tutaj jakiegoś Eldorado, jeśli chodzi o tych klientów. Także takie jest moje zdanie, a jeśli chodzi o zarobki, no to łatwo bardzo sobie tutaj teraz to wyliczyć. Jeżeli chcemy mieć 10 tysięcy obrotu, no to trzeba wykonać i licząc średnio 250 zł na jednym zleceniu, dajmy na to, że wykonujemy 2 zlecenia, to jest 500 zł dziennie. Obrotu mówimy. 10 dni mamy 5 tysięcy, 20 dni mamy 10 tysięcy. Mówimy o obrocie. Od tego trzeba odjąć ZUS, podatki, koszty związane z eksploatacją samochodu oraz koszty z chemią, inne takie poboczne koszty.
no to wyjdzie nam, że zarobimy taką, no, dobrą wypłatę, można powiedzieć. Zależy jeszcze dla kogo oczywiście jest ta dobra wypłata, no bo to jest jakby pojęcie względne. Jedni mówią, że dobra wypłata jest 20 tysięcy, inni powiedzą, że dobra wypłata to jest 5-6 tysięcy. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Mówimy teraz tutaj w takich bardzo dobrych lotach, że mamy tych dwóch klientów bądź zlecenia opiewają codziennie na 500 zł dziennie. Co przy początkowej działalności może być kłopotliwe. Tak na szybko, to są takie moje wnioski. Na szybko i na chłodno. Piszcie, proszę Państwa. O, teraz będzie widać, jak się chłopaszek przewrócił na pasach. W lewym rogu. Nie wiem, czy to było ujęte na kamerze. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Także, proszę Państwa, nadmierny optymizm w interesie jest rzeczą zgubną. Że ktoś kupi odkurzacz i zacznie zarabiać duże pieniądze. Potem się słyszy, a bo ten nie ma pracy, a ten to, a ten siam to, o wam to i w ogóle. No tak to po prostu jest. Także takie jest po prostu moje zdanie. Nie wszystko opowiedziałem, bo to też człowiek dużo ma do powiedzenia, ale to też te rzeczy są takie myśli ulotne. Tym bardziej jak jedzie człowiek samochodem, no to musiałby mieć człowiek zapisane na kartce i wtedy bym się odniósł do każdego z punktu, ale ja to mówię tak to po prostu ja to widzę, nie? Zarabienie, ja powiem to w ten sposób, jeżeli miałbym zarabiać 3000 na miesiąc, sprawiać tapicerki, martwić się o klientów, czy będę miał, czy nie będę miał, jeszcze dodatkowo koszty reklamy. Dodatkowo koszty reklamy do tego dochodzą. Martwić się, czy klientów będę miał, mając rodzinę. To dałoby mi naprawdę to mocno zastanowienia, czy ten stres jest mi potrzebny, nie? Czy nie lepiej po prostu pójść na dobry jakiś etat. Wiadomo, ciężko o dobry etat, ciężko o dobrą pracę w dzisiejszych czasach, ale raczej bym się chyba skłaniał ku temu. Jeżeli miałbym taki pomysł jakiś na biznes w jakimś, mówię, małym mieście, no. Nie do końca to po prostu wygląda tak, jak niektórzy ludzie mówią, czy opisują, czy jedni są zbyt optymistycznie nastawieni, drudzy bardziej tak z dystansem. Ja należę do tych ludzi takich bardziej z dystansem. Fajnie, jak to się wszystko rozwinie, ale to też trzeba czasu. Także tutaj no, takie jest moje szybkie zdanie. Reasumując, duże miasto wojewódzkie raczej problemu nie miałbym z wejściem. Mniejsze miasta bym się zastanowił, czy nie szukać jakiegoś innego pomysłu na siebie. I to mówię nie, że ktoś ma nie wchodzić, tylko mówię to z czystym jakby sercem, próbując jakby doradzić ludziom, bo to mówię, jest tyle branż dzisiaj, tyle jakby możliwości wejścia, tyle jest zarobków, że czy to się wejdzie w pranie tapicerki, czy w coś innego, no to jest naprawdę ogrom i szereg pomysłów. Jeżeli ktoś ma taką głowę na karku, to sobie tam poradzi w tych dzisiejszych czasach. Ale no mówię, no ja chciałbym może bardziej ustrzec tych ludzi, którzy po prostu myślą, że w małych miastach będą mieli Eldorado. No bo to tak nie do końca wygląda. Małe miasta, daleko jakby od tych dużych miast, tych skupisk ludzi, tak? No bo tam są klienci. Tak bynajmniej ja to widzę. Taki ja mam punkt widzenia. Możecie się tu też Państwo podzielić w komentarzu też, no, co Wy myślicie na ten temat, tak? Jeszcze nie wszystko, tak jak powiedziałem,
coś tam może w jakichś ramach dyskusji, w komentarzu uzupełnimy się swoimi myślami. Także jak najbardziej tutaj zachęcam do komentowania. No i tyle. Pozdrawiam serdecznie. Shiloh.